Cześć, witajcie! Paraguay Love! Zbyszek jestem, kłaniam się I pozdrawiam Was serdecznie z Paragwaju. Dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ prosiliście również, żeby pokazać trochę normalnego życia. A więc, gdzie lecimy? Tak, na targowisko, rynek. Popularny rynek targowisko. Nazywa się tutaj Mercado Cuatro, znaczy tutaj w Asunción, w stolicy. Jest to największy rynek, największe targowisko w stolicy Asunción. Możecie tam kupić wszystko, dlatego zrobiłem, po prostu skorzystałem z usług Alexa, który mi trochę pomógł. Skrócone jest absolutnie wideo do minimum, bo trzeba by było spędzić tam co najmniej cały dzień. A film byłby parę godzin, a więc króciutki film o targowisku. Trzymajcie się, jeżeli jesteście zainteresowani, zostańcie ze mną, ok? Na razie. Chancho, aceite de chancho, de pollo, tenemos milanesa de carne, de mondongo, de pollo, marinera, tenemos empanada de mandioca, ¿verdad? De mandioca. Voy a llevarte una de estas, una butifarra, y voy a llevarte también ese mismo chancho. 6.000 guaraníes la butifarra, 12.000 el asadito de chancho. Y la empanada de mandioca está 3.000 guaraníes la empanada de mandioca. Gracias, señora. Muchísimas gracias. Y acá lo que tenemos es estofado de gallina casera. Puede ser con arroz con queso, una ensalada de papa, ensalada de arroz, y de tallarín y estofado de carne. Pero ahora ya se está terminando. Este es el estofado de carne, como asado en la olla, pero es un estofado de carne. Y este era la caldo de estofado de gallina a 15.000 guaraní y medio plato de 10.000 guaraní. Desde las 5:30 de la mañana ya está desayuno. Tenemos caldo de gallina, caldo de pescado, picadito de carne, socho. Gracias. ¿Qué tenéis, señora? Arroz con leche, crema, budín, chantilly con frutilla, maní con miel. 5.000 a 4.000. Frutilla 5.000 es de 4.000. Tradicional chipa paraguaya, ¿verdad? De calidad, hace 62 años que estamos en el mercado. Mira, para la mesita. Encontré la clásica ondita de nuestra infancia. Bien artesanal es su ondita, ¿eh? Sí, ese se llama telescopio, es así se bautiza. Tengo también bala, su bala acá está. Famoso bodoque. esta es la bala. 5.000 la goma sin el telescopio y el telescopio que sirve para apuntar y con esta bala con la que se dispara un pack con telescopio y un paquete de balas. Jak widzieliście, skupiliśmy się przede wszystkim na typowym paragwajskim jedzeniu. To też interesuje. Właśnie nie takie wykwintne restauracje, ale normalne, zwykłe jedzenie za małe pieniądze. Jak Wam się podobało? Jak zwykle prosimy o komentarze, lajki w górę i jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to proszę subskrybować, aby nie przegapić żadnego wideo. A więc prosimy, jeżeli coś Was interesuje, na dole o zapytania. Dzięki, do następnego razu. Trzymajcie się, moi drodzy.